Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie mechanicznej klawiatury Tesoro Tizona. Jest to klawiatura mechaniczna, jak już powiedziałem, do której mamy też opcjonalny, dołączany magnetycznie numpad. Tak więc ciekawa rzecz, przydatna. Jak to działa w praktyce, zobaczymy sobie w recenzji. Natomiast teraz zajrzyjmy do pudełka, przyjrzyjmy się temu urządzeniu troszeczkę bliżej. Zapraszam was do oglądania. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeśli jesteście ciekawi ceny, zapraszam do opisu filmu, tam są linki. Tak więc zaczynamy. Ok, moi drodzy, tak więc oto Tizona, klawiatura mechaniczna za jakieś 350 zł i opcjonalny numpad za jakieś 120, jak dobrze pamiętam. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Natomiast widzimy, że i numpad mamy na przełącznikach typu Blue i klawiaturkę też. Zobaczmy sobie może na początek numpad, zaraz zobaczymy resztę. Jak widzicie, mamy fajny kabelek zorganizowany i ten numpadzik jest opcjonalny, dołączany do klawiatury magnetycznie. I moi drodzy, mamy przewody od tego numpadu, przedłużacz USB oraz USB plus coś takiego. I sam numpadzik malutki, fajnie wykonany. I krótkie USB tutaj mamy. Tu mamy te magnesy, gdzie to nam się przyczepia do klawiatury z jednej lub z drugiej strony. Co jest fajne, że ten numpad możemy wykorzystać także po prostu jako sam numpad. Jak na przykład mamy jakąś inną klawiaturę, niekoniecznie Tesoro, która po prostu nie ma numpadu, możemy dokupić sam numpad mechaniczny. Tak więc fajna opcja. Dość ciężki, fajnie wykonany. Na sama klawiatura, zobaczmy szybko, co tu ciekawego się dowiemy. Bardzo niewiele informacji, ja myślę, że ją sobie szybko rozpakujemy i zobaczymy sami. Tutaj klawiaturka wyjęta, chyba pierwsza klawiatura od Tesoro, którą widzę z odłączanym kablem, ale fajna opcja. No i sama klawiaturka niewielka, tu mamy właśnie port na podłączenie przewodu, port na DC in, czyli zasilacz od tego keypada. Od spodu duże antypoślizgi, podwyższenia też gumowane. No i klawiaturka też na przełącznikach typu Blue. Dość hałaśliwych. Przełącznik N key rollover i 6 key rollover. Mamy też tu jakieś multimedia, zobaczcie. No i też jakieś tu trzy przyciski chyba do marker. Już nie mechaniczne, to prawda, bardzo delikatnie klikające. Nie orientuję się, czy ona ma w ogóle oprogramowanie, sprawdzimy to sobie do recenzji. Ja teraz się biorę za podłączanie jej. Aha, jeszcze zobaczcie tu szybciutko, mamy wejście na ten numpad na USB i magnesy, żeby się nam przyczepił. Więc dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania. Zapraszam też na inne filmy i pozdrawiam was. Cześć!